Nowy wirus wykryty w Wielkiej Brytanii. Jest pierwsza ofiara śmiertelna. Nowy wirus potwierdzony w Wielkiej Brytanii. Jest pierwsza ofiara śmiertelna. W Wielkiej Brytanii potwierdzono dwa nowe przypadki zakażenia wirusem Lassa, przenoszonego głównie przez szczury. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia poinformowała, że chorzy pochodzą z tej samej rodziny i niedawno podróżowali do Afryki Zachodniej. To pierwsze przypadki gorączki krwotocznej wykryte w Europie od ponad dekady. Wirus Lassa w Europie. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia UKSA potwierdziła, że u dwóch osób w Wielkiej Brytanii wykryto potencjalnie śmiertelną chorobę zakaźną wywołaną wirusem Lassa. Pacjenci pochodzą z tej samej rodziny i niedawno wrócili z Afryki Zachodniej, gdzie gorączka krwotoczna Lassa występuje endemicznie. Jak podała agencja, jedna z zakażonych osób wyzdrowiała, a druga otrzyma specjalistyczną opiekę w Royal Free Land NHS Foundation Trust. Według Światowej Organizacji Zdrowia w WHO, śmiertelność z powodu choroby nazywanej kuzynką eboli wynosi 1%, a około 80% zarażonych nie wykazuje żadnych objawów. U niektórych jednak rozwija się ciężka choroba z towarzyszącym krwawieniem z nosa, ust i innych części ciała. To pierwsze przypadki potencjalnie śmiertelnej choroby zakaźnej zidentyfikowane w Wielkiej Brytanii od ponad dekady. Od 1980 roku w tym kraju wykryto 8 przypadków, w tym ostatnie dwa w 2009 roku. Przypadki gorączki Lassa są rzadkie w Wielkiej Brytanii, a wirus nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi. Ogólne ryzyko dla społeczeństwa jest bardzo niskie. Kontaktujemy się z osobami, które miały bliski kontakt z chorymi przed potwierdzeniem infekcji, aby zapewnić odpowiednią ocenę, wsparcie i poradę, mówiła dr Susan Hopkins, główna doradczyni UKSA. Wirus Lassa. Jak się objawia zakażenie? Gorączka krwotoczna Lassa to choroba wirusowa wywoływana przez wirusa Lassa, która występuje głównie w krajach Afryki Zachodniej, w tym w Nigerii, Sierra Leone, Mali, Liberii i Gwinei. Najbardziej narażeni na wirusa są ludzie żyjący na obszarach, na których występuje duża populacja gryzoni, a choroba ma charakter endemiczny. Przypadki importowane rzadko występują w innych rejonach na świecie. Wirus przenosi się na ludzi najczęściej przez żywność lub artykuły gospodarstwa domowego skażone moczem i kałem zakażonych szczurów. Może być również przenoszony przez kontakt z płynami ustrojowymi, krew, ślina, mocz lub nasienie zarażonych osób. Według WHO najczęstsze objawy choroby to stopniowe pojawienie się gorączki, złe samopoczucie i ogólne osłabienie, które mogą prowadzić do bólów głowy, wymiotów i biegunki. W ciężkich przypadkach może wystąpić obrzęk twarzy, płyn w jamie płucnej, krwawienie z ust, nosa, pochwy lub przewodu pokarmowego oraz niskie ciśnienie krwi. U 25% wyleczonych choroba powoduje również głuchotę,